Witam wszystkich bardzo serdecznie w pasiece Leśny Sad. Ciepły, słoneczny dzień 3 kwietnia 2017 roku. Na termometrze powyżej 15 stopni. Pszczoły dzisiaj bardzo ciężko pracują, noszą pyłek wierzbowy. Od kilku dni przyjechały do lasu. Zdążyły się już oblecieć, zapoznać z otoczeniem. W tej chwili w tym lesie wegetacja bardzo powoli rusza. Na drzewach widać pierwsze listki, zwłaszcza na drzewach czeremchy oraz leszczyny. Rozwój przebiega bardzo dynamicznie. Pszczoły są w dobrej kondycji. Za jakiś czas w tym miejscu zacznie kwitnąć dzika czereśnia oraz klon. Także jeśli tylko pogoda dopisze, pszczoły będą naprawdę w wyśmienitej kondycji, aby pozyskać miodek towarowy z tych drzew. Także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na pierwszy wiosenny miodek z drzew klonowych i czereśni. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia.